serdecznie. Dziękuję Bogu, że dzisiaj tu jestem. To jest dla mnie wielka łaska być tutaj i świadczyć o Bogu, co Bóg w moim życiu zrobił. Według prawa to dzisiaj nie powinienem stać. Według Boga jestem. I za to Bogu dziękuję, że przyjechałem tutaj i że mogę zaświadczyć o Bogu, że Bóg jest wielki i sprawiedliwy. I chciałbym tak szybciutko przeczytać trzy psalmy. To jest psalm 68:7. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie. Wyprowadza więźniów na wolność, lecz oporni pozostają na ziemi suchej. W psalmie 69:34 pisze tak. Bo Pan wysłuchuje biednych i nie gardzi więźniami swymi. I 142:8 pisze tak. Wywiedź mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje. Za listę otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. I tak mnie właśnie dzisiaj Bóg wyprowadził. Jestem miesiąc czasu na wolności. I tak jak tu przeczytałem w psalmie w 69. Bo Pan wysłuchuje biednych i nie gardzi więźniami. I Bóg wysłuchał mnie i nigdy mu nie pogardził. Moje spotkanie z Bogiem było 10 lat temu, a dokładnie tak naprawdę to już taki pierwszy sygnał od Boga miałem, gdy czekałem na wyrok, do tego zabójstwa, bo zostałem napadnięty i z bijatyki zginął człowiek i czekałem na wyrok 25-letni. Jeszcze nawet nie wiedziałem, że mogę dostać 25 lat. Bo mogłem dostać i 5 i 10 lat i czekałem w areszcie śledczym na wyrok i któregoś dnia chodziłem tak bezinteresownie po korytarzu. Nie pamiętam w tej chwili, czy czekałem na lekarza, czy oddziałowy mnie zostawił. I tak mnie zainteresowała cela. Tak wzrok skierowałem na celę, gdzie cela była otwarta, jak się później okazało. Tak krokiem podeszłem do tej celi, otworzyłem tę celę. I tak patrzę, cela jest pusta, dużo śmieci leży. I tak patrzę, jakaś książka leży. I tak podchodzę, patrzę, Biblia nieoprawiona, tak trochę zawilgocona, kartki pogięte. Tak się zastanawiałem, wziąć tą Biblię czy wyrzucić, I ale mówię, wezmę. I to już taki pierwszy sygnał był, że Bóg mi tą Biblię podarował, bo zawsze miałem do czynienia z prawem karnym, a tu nagle takie prawo Boże się pojawia i Duch Święty mnie tam do tej celi poprowadził, ja wziąłem tą Biblię i tą Biblię schowałem i zostałem wyrok 25-letni. Pojechałem do zakładu karnego w Czarnym, gdzie tam jest interwigatornia. Spotkałem takiego kolegę, on mi tą Biblię oprawił. I tak sobie pomyślałem, jeśli tą Biblię znalazłem, jeśli Bóg mi ją dał, to widocznie to jest skierowane do mnie. I tak zacząłem Słowo Boże czytać i tak sobie pomyślałem, jak sobie tą Biblię oprawiłem, takie będę miał relacje z Panem. I z tego Czarnego, prawda, wyjechałem, bo była rejonizacja. Miejscowi musieli jechać do swoich miejsc zamieszkania i ja pojechałem do Kłodzka. I tam właśnie, tak jak powiedziałem na początku, tam się zaczęła taka żywa relacja z Bogiem. Zacząłem czytać, uczęszczać, chodzić na spotkania, chociaż wcześniej tam znałem ze zboru zielonoświątkowego. Ale nie byłem taki zaangażowany. I tak mi zaczął Bóg powoli otwierać oczy na Słowo Boże. Dawał mi powoli taki zwrot duchowy, pokazywał mi wiele rzeczy. Zacząłem pracować na takim stanowisku łaźnia, gdzie widziałem cały zakład karny, wszystkich ludzi widziałem. No, takie jest charakterystyczne miejsce, że wszystko widzisz, wszystko słyszysz. I tam, gdzie pracowałem, Bóg mnie na darmo nie postawił, bo tam kształtował mnie, widziałem dużo złych rzeczy. I dobrych widziałem też. I mogłem widzieć, jacy są ludzie, którzy chodzą na spotkania, a poza spotkaniem są innymi ludźmi, prawda? Też mi to Bóg pokazywał. Ale ja tu tak przejdę do takich konkretów. Gdy już tak na... Bóg mi tak już zaczął pokazywać taką wielką miłość, tak mi w głowie zaświtało, żeby założyć cele wyznaniowe. Napisałem prośbę do pana dyrektora i tam wychowawca mówi, to jest no, niemożliwe, żeby tu celu takich rzeczy to nigdy nie było, nie? Ja mówię, ale coś mnie tak tchnęło, mówię, i tą prośbę napisałem. Przyszedł kapelan więzienny, podpisał to, ta prośba poszła do dyrektora,
dyrektor wyraził na zgodę na celę wyznaniową. I to już takie były pierwsze sygnały, że zaczęło się coś dziać w tym głosku. I zaczęli na celę ściągać ludzi, którzy czytają Słowo Boże, którzy pragną się zmienić, coś w swoim życiu zrobić. I nas było tam 6 osób na tej celi. I żeśmy grali, śpiewali, prawda, pozwolenie na sprzęt, żeśmy dostali, prawda, muzyczny. I Bóg mi tak posunął taką myśl, żeby założyć zespół muzyczny. I powiem wam szczerze, że też to tak, dyrektor tak patrzył tak przez palce, ale jakoś ta pożba też przeszła i założyliśmy zespół muzyczny chrześcijański i zaczęliśmy tam grać, śpiewać próby, zaczęliśmy jeździć do innych zakładów karnych. Ja z takim wyrokiem dużym i to już takie same błogosławieństwa Bóg mi dawał. I prawda, i mogli ludzie do mnie z wolności przychodzić na cele. Prawda, no też to takie było dla funkcjonariuszy dziwne, no ludzie z wolności przychodzą, przychodzili z wolności, mogliśmy tam czytać, śpiewać, uwielbiać Boga. I powiem wam szczerze, że przez te lata, gdzie tam siedziałem w tym kłosku, Bóg mnie kształtował. Dawał mi siłę, dawał mi wiarę. Bóg mnie nigdy nie zawiódł, nigdy mnie nie okłamał. Zawsze, kiedy miałem problemy, sam nie mogłem je rozwiązać, z Bogiem wszystko mogłem załatwić, rozwiązać i Bóg mi pomagał. Bóg mi przeprowadzał przez takie dziwaczne, różne sytuacje, że powiem wam szczerze, że nie, w życiu takim światowym bym nawet nie przypuszczał, że są takie rzeczy, ale gdy przyjąłem Boga do serca, gdy zacząłem chodzić z Panem, Bóg mi pokazywał takie rzeczy, że powiem wam, że w pewnym momencie się przeraziłem, czy ja temu wszystkiemu podołam, czy ja dam radę, ale modliłem się do Boga, bo Bóg mi dał się poznać z dobrej strony i mówiłem, Panie Boże, daj mi to wszystko przetrwać, jeśli mnie postawiłeś na takim stanowisku tutaj, że muszę trwać, świadczyć o Tobie, jaki jesteś Bogiem wielkim i wspaniałym. Bóg mi pomaga. Bóg mnie nigdy nie zawiódł i nie oszukał. Dziękowałem Bogu za wszystko tam, co się działo. I któregoś dnia była taka sytuacja, że otworzono zakład karny w Świdnicy. Ja jestem mieszkańcem Świdnicy, byłem, już teraz już nie jestem. I mówię, pojadę do tej Świdnicy, do swojego miasta, zobaczę, jak tam jest. I tam otworzono zakład karny dla recydywistów. Ja tam pojechałem, po prostu, no, teraz myślałem, że mnie do ślepy tam poprowadził. Pojechałem tam i powiem wam szczerze, że trafiłem na tą celę, tą samą, gdzie znalazłem Słowo Boże. I powiem wam szczerze, tak, Panie Boże, no trafiłem na tą samą celę, gdzie to znalazłem ze Słowo Boże. Tam ileś lat do tyłu. I siedziałem z takim małolatem, on też miał tam problemy i ja z nim tam czytałem Słowo Boże, modliliśmy. I któregoś dnia już tak dyskutował. I któregoś dnia wpadają funkcjonariusze, znajdują mojej celi narkotyki znajdują. I powiem wam szczerze, że w pewnym momencie mówię, Panie Boże, co się dzieje, że nie z narkotykami miałem do czynienia, skąd te narkotyki na celi? I jeszcze przed tym znalezieniem tych narkotyków ja prośbę pisałem do dyrektora Świdnicy o założenie zespołu muzycznego, żeby grać, śpiewać. I gdy funkcjonariusze wzięli mnie tam na testy, tam testy nic nie wykazały, prawda, i po 3 dniach przychodzi dyrektor z ochroniarzem i mówią, słuchaj, masz pobitą prośbę, bo ten zespół muzyczny chrześcijański może z tobie grać. Wiemy, że nie to są twoje narkotyki, nie wiemy, dlaczego ktoś ci porzucił narkotyki. I ja powiem wam szczerze, że gdybym wyrok dostał, to bym dzisiaj tu nie stał. Ale Bóg mnie obronił, Bóg mnie wyprowadził, naprawdę. Nie wiem, czy ktoś chciał, bo robiłem na takim stanowisku, gdzie nie uczestniczyłem w narkotykach, przez moje ręce nic nie przechodziło takiego, co było nic związane z Biblią. I ktoś może chciał wziąć odwet, żeby mnie się pozbyć, ale Bóg mnie obronił. I gdy przyjechałem do Kłodzka z powrotem, zaczął się czas Boga. I wieści mi, że liczyłem, że wyjdę może za 4, 5, 6 lat, przy wyroku 25-letnim, ale moja postawa w Kłodzku, trwałem na stanowisku i tam mnie dobrze obserwowano, dobrze mnie widziano. Wiedziano, że jestem człowiekiem nawróconym, zmienionym. Ci, co udawali, mieli gorzej ode mnie, bo ja szłem prawdziwie. Przede mną odsunął, czy respekt przede mną czuto, nie omijano, poszłem zgodnie z Ewangelią. Tak jak mnie Bóg postawił, tam stałem. I powiem wam szczerze, że tak jak powiedziałem, liczyłem, że wyjdę może za 3, 4, 5, 6 lat. I gdy stawałem na trzecią wokandę, gdy weszłem, już wiedziałem, że to jest działanie Boże, że Bóg się dotyka sędziego każdego, który tam jest. Gdy weszłem, on powiedział do mnie w taki sposób.
Jeśli ja panu powołuję biegłego psychiatry, jeśli psychiatra stwierdzi, że pan się na wolność nadaje, pan wychodzi. I mówi, i tylko jeszcze mi tak powiedział, dziwne, że pan przez 17 prawie lat nigdy nie był badany. I gdy powołano tego biegłego i dosłownie 10 minut rozmowa z tym biegłym trwała, takie mieszane uczucia, a wyszedł i tak, powiem wam szczerze, że tak zwątpiłem, ale oddałem to Bogu. I gdy przyszedłem na cele po tygodniu, zawołał mnie wychowawca i mówi tak, jak to pracuje, mówi, jeszcze takiej opinii nie czytałem. I tak krótko wam przytoczę, psychiatra napisał, że nadaje się na wolność, że nikomu nie zagraża, że jestem człowiekiem zmienionym, że jestem osobą szczerą, otwartą, że jestem zmienioną, że swoje wartości przewartościowałem w więzieniu, że jestem autentyczny, że jestem prawdziwy i że popiera taką wokandę i nawet polecił, żeby sąd mi tym udzielił, żeby mnie puścili na wolność. Pierwszy raz taką opinię się zakład karny spotkał i wam powiem szczerze, że to działanie było Boże. I gdy przyszedłem na tą wokandę, gdy sędzia powiedział, dałem panu słowo, dotrzymuję, pan wychodzi, bo pan jest innym człowiekiem. I powiem wam, że na tej wokandzie Duch Boży działał, dotykał i sędziego, i wychowawcę, każdego, kto tam był. I ja już wiedziałem, że Bóg mnie wypuszcza z tego więzienia, że jestem gotowy. I powiem wam szczerze, że po miesiącu czasu, gdy jestem na tej wolności, to jest też dobre doświadczenie. Też muszę być bardzo dobrym obserwatorem, bo jest wiele pokus. W więzieniu człowiek jest pod takim parasolem i Bożym. Nie ma takich dość, jak tutaj na wolności, że człowiek nie widzi wszystko. Jestem miesiąc i wiele pokus w moim kierunku szło, ale odpierałem to. Powiem wam szczerze, odpierałem to. Mnie na przykład alkohol mnie nie rusza. Ja idę komunalną, to mnie w ogóle nie rusza. 13 lat nie palę, 17 prawie lat nie piję. Bóg mnie dziś tak uzbroi jakiś fundament, ale wkradają się inne pokusy. Ale muszę się modlić do Boga, żeby mnie wzmacniał, żeby dał mi siłę wytrwania. Skoro mnie wyprowadził z takiej ciemności 9 lat warunkowego, to szykuje mnie do czegoś wielkiego. Ja o tym wiem, ja to czuję. Nie wiem, co to będzie, ale wiem, że będę dla Boga dobrym pracownikiem. I proszę, prosiłbym was tu wszystkich o modlitwę za mnie, żebyście mnie wsparli modlitwą, jeśli się dzisiaj rozejdziecie, żeby każdy tak po cichu się o mnie pomodlił, żebym był takim motorem napędowym dla wszystkich tych, którzy wątpią, żebym mógł ludzi wyciągać z więzień, pomagać im, świadczyć, chodzić, śpiewać. Przede wszystkim ja naprawdę mam talent do śpiewania. Ja kiedyś śpiewałem, ale nie wiem, że dla Boga mogę tak pięknie śpiewać. I życzę wam i przede wszystkim też sobie tego wytrwania. Dziękuję, niech Bóg jest wielki. Chwała Bogu.